Jasiu siedzi w miejsce Darka, to chyba Jasiu zacznie. Nie wiem, Jasiu ma sobie łapki. Na świeczniku miejsce. No dobrze. Rzecz. Chyba, że to mu żart. Nie. Nie ma przypadku. Mówcie mężowi, jak macie coś zbudowane. To ja tak w sumie, czytając te wszystkie rozdziały, to tak aż od tego 8 rozdziału do 14, to najbardziej tak zwróciłem uwagę na to, jak tu taki powstaje w tym Izraelu taki spór między tymi przywódcami Izraela religijnymi i się pojawia Pan Jezus, który jest prawdziwym prorokiem od Boga. I ci przywódcy żydowscy, którzy tylko chcą sobie jakby przypisać jakąś chwałę, że oni ich chcą jakby służyć Bogu po swojemu i chcą, jakby uważają, że oni są tymi, którzy nauczają lud i którzy mają społeczność z Bogiem, a jak przychodzi Chrystus, to oni Go odrzucają i nie chcą przyjąć Jego nauki i uważają, że On jest nieprawdziwy i że On jest zwodzicielem i że On jest grzeszny i po prostu ta, jak widać, jak to ich serce złe, które po prostu nie chce go z tego powodu przyjąć, że oni właśnie musieliby wtedy się uniżyć przed nim i po prostu przyznać się, że sami też są grzesznikami, którzy potrzebują pomocy, a tylko on może im pomóc. Jak na wszelki sposób po prostu tylko manewrują, żeby jednak wyszło, że to oni są tymi prawdziwymi przywódcami, a on jest grzeszny, no i tam szukają, jakby to tylko udowodnić to, co oni mają w sercu, żeby tego Pana Jezusa na jakimś tutaj z tą kobietą na cudzołóstwie przyłapać, żeby go oskarżyć później tam. I to nawet jest do tego stopnia, że mają już tak oczywiste dowody, że inni ludzie nie są tak mało bystrzy, można by powiedzieć, że widzą, że uzdrowił ślepego, otworzył mu oczy, a oni dalej twierdzą, że no niemożliwe, tam w sabatu nie przestrzega, to nie ma możliwości. I tak widać po prostu takie złe serce człowieka, który choćby nawet, no już nie wiadomo co mogłoby się stać, nawet jakby spadło z nieba, albo jakby sam Bóg im powiedział, że to jest mój syn, jego słuchajcie, to oni i tak po prostu tego nie przyjmą, bo oni już po prostu mają w sercu, że oni tak nie chcą, oni mają swoją drogę jakby zbawienia, czy no, swoją pychę tak naprawdę i nie chcą z niej zrezygnować i nie chcą przyjąć Jezusa, tylko ci pokorni, prości ludzie, którzy szukają naprawdę zbawienia i widzą w tym Chrystusie, że On żyje tak jak mówi i naucza prawdy i czyni cuda jeszcze od Ojca i oni są w stanie, jak ten ślepy mówi, że to czy jest grzeszny, to ja tego nie wiem, ale jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę, więc oczywiste fakty ma po prostu przed sobą, że otworzył mi on oczy i jakby możecie być tak głupi, że w sumie tego po prostu nie rozumiecie, że on musi być posłany od Boga, skoro dokonał oczywistego cudu. A jednak oni dalej po prostu są uparci i widać, jak mają po prostu zatwardzone serca, że nie chcą przyjąć tego Chrystusa, nie chcą się przed Nim uniżyć i tak naprawdę to jest ich no, największy grzech, ten największy problem. A nawet do tego stopnia już później, że widzą, jak nawet już tam wskrzesił, tam uzdrowił, to oni i tak, to w ogóle jest niepojęte, jak można oskarżać człowieka, który dokonuje cudów od Boga, że uzdrawia z chorób, otwiera oczy i jeszcze można oskarżyć takiego człowieka, że on czyni jakieś zło. To jest tak naprawdę no, niesamowite, że oni są w stanie takie rzeczy robić i jeszcze do tego stopnia, tu jak to wskrzeszenie Łazarza, można by powiedzieć, że tak w sumie w tej Ewangelii jest akurat tak jako ostatni cud, który Jezus czyni. No i taki najbardziej też niesamowity ze strony Pana Jezusa, który On uczynił temu ludowi, że wskrzesił, wzbudził z martwych człowieka i ci faryzeusze też o tym wiedzą i mimo tego, że nawet już takiego cudu Jezus dokonuje, że wskrzesza tego Łazarza, z powodu którego wielu ludzi przychodzi do Jezusa i jeszcze chce tego Łazarza zobaczyć, to oni już mają
że to wtedy jeszcze Łazarza zabijmy. Nie tylko Jezusa, też tego Łazarza zabijmy. Także tak widać, jak harde serce po prostu tych przywódców religijnych, którzy w żaden sposób nie chcą się poddać Bogu i uwierzyć w Chrystusa. A wspaniałość za to, że dużo ludzi i my też, myślę, że wszystkim możliśmy w Pana Jezusa uwierzyć. Chwała Bogu za to, że dał nam wiarę. Chwała Bogu. Też w tym właśnie kontekście, tego też wiele razy czytałem ten fragment, a dzisiaj tak mnie szczególnie zastanowił w 11 rozdziale od 47. Właśnie to było właśnie po wskrzeszeniu Łazarza. I wtedy arcykapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą i mówili: cóż uczynimy? Człowiek ten dokonuje wielu cudów. Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego. Wtedy przyjdą Rzymianie i zabiorą naszą świątynię i nasz naród. A jeden z nich, Kajfasz, który tego roku był arcykapłanem, rzekł do nich: wy nic nie wiecie, nie myślicie, że lepiej jest dla nas, by jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszyscy ten lud zginął. A tego nie mówił sam z siebie, ale jako arcykapłan w owym roku prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, lecz też, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże. Od tego też dnia naradzali się, aby go zabić. I tutaj jaki strach ich naszedł, że przyjdą Rzymianie, zabiorą ich świątynię i ich naród, że tak naprawdę nie troszczyli się o to, co Boże, ale to, o to, co ich jest, w ich mniemaniu tak naprawdę. I arcykapłan Kajfasz, który prorokował właśnie, że Jezus ma umrzeć za naród, gdy powiedział te słowa, w sumie jakby godząc się na to, że Jezusa trzeba zabić w tym momencie, bo no on mu przeszkadza, więc tak jakby w tym momencie się też to połączyło ze słowami Pana Jezusa, może troszeczkę dalej, to jest 16 rozdziału, od początku, właśnie jak Pan Jezus mówił od drugiego: wyłączać was będę z synagog, więcej nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. I oni tak mogli myśleć, że no tak myśleli, że już uczynią to w zgodzie z tym, co Bóg chce. A jednak stanęli przeciwko Synowi Bożemu. Bo tak jak tutaj w 12 rozdziale jest napisane, w 43 mówili bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. No niech też Pan nas właśnie zachowa tego. Tak też myślałem, że jakie to niebezpieczeństwo, można nawet prorokować i być zwiedzionym człowiekiem. Że... Właśnie bez należenia do Boga człowiek może wziąć Biblię i tak samo coś wyciągnąć i czynić zło, a myśląc, że czyni dobro. Do tego, co Jaś jeszcze powiedział, to nawet ci, którzy uwierzyli z tych faryzeuszy, to jest coś takiego napisane: mimo to jednak wielu członków Rady uwierzyło w Niego, ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali swej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. I to jest taki dowód, że sama wiara to jest trochę za mało, no, że trzeba jednak odpuścić to światowe życie, bo to ich trzymało, gdyby nie ten dobrobyt, to, że mieli łatwo, nie musieli się męczyć, to trzymało przy ziemi. No tu jeszcze Pan Jezus mówi w 8 rozdziale, do nich mówi: gdyby Bóg był waszym ojcem, miłowalibyście mnie. I to jest właśnie to. Świat nie może miłować Pana Jezusa, bo świat nienawidzi Boga. Świat służy diabłu i jest przeciwnikiem Boga. Tak jak dalej Pan Jezus mówi: dlatego mowy mojej nie pojmujecie. Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego.
Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. I dlatego oni nie mogli przyjąć Pana Jezusa, ani zrozumieć Go, ani uwierzyć, bo ich ojcem po prostu jest diabeł. A my mamy tą łaskę, że zostaliśmy zrodzeni z Boga i dlatego możemy miłować Pana Jezusa, możemy wierzyć w to, możemy słuchać Go, służyć Mu. To jest największa łaska, jaka może człowieka na tym świecie spotkać, w życiu w ogóle. Wielkie szczęście nas spotkało. A oni przez swoją zapartość, swój upór, swoje zatwardziałe serca woleli służyć diabłu. I dlatego tak to było, że chociaż widzieli tak wielkie znaki, które no, dla każdego wydaje się powinny mówić, że jaka jest prawda, oni tą prawdę odrzucali po prostu, bo oni woleli służyć diabłu. Straszne to, ale taka prawda. A Pan Jezus wspaniałą obietnicę i odsłania też tajemnicę w tym wspaniałym 14 rozdziale od pierwszego. Ile się nie tworzy serce wasze, wieście Boga i we mnie wieście. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, to bym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie. Abyście gdzie ja jestem i wy byli, i dokąd ja idę i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz, Panie, nie wiemy dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Wspaniale apostołom właśnie objawił Pan Jezus Chrystus. On jest tą drogą, prawdą i życiem. W rozdziale 10, w wersecie 24, to tak w nawiązaniu też, co zaczął Jasiu i co mówił tu Radek. Wtedy Żydzi obstąpili Go i rzekli Mu, jak długo trzymać będziesz duszę nasze w napięciu? Jeżeli jesteś Chrystusem, powiedz nam wyraźnie. Odpowiedział im Jezus, powiedziałem wam, a nie wierzycie. Dzieła, które ja wykonuję w imieniu Ojca mojego, świadczą o mnie. To jest tak, że jak ktoś jest sprawny, to wystarczy, że ta prawda zostanie mu raz powiedziana i człowiek wtedy uwierzy, a kto sprawny nie jest, to może być tysiąc razy ta prawda mówiona i ten człowiek tego nie przyjmie do siebie. I tak samo było podobnie z każdym z nas tutaj, kiedy przyszedł do tego zboru, kiedy gdzieś usłyszał słowa głoszone, kazań, czy w jakiś inny sposób tu dotarł, na samym początku nie mieliśmy w ogóle problemu, żeby podważyć to, tylko wchłonęliśmy tą prawdę i nikt się nie zastanawiał. Wiedzieliśmy, że to jest prawdziwa Ewangelia. Byliśmy pojęni całe życie jakimś tam katolicyzmem, czymś innym, a spotkaliśmy się pierwszy raz z prawdziwą Ewangelią, która po prostu nas pociągnęła. Mamy też tak, że na ewangelizacjach mówimy ludziom i widzimy, że jest poruszone serce, albo możemy naprawdę, zazwyczaj to się dzieje w rodzinie, mówić, starać się, nie wiem, organizować przyjęcia czy cokolwiek, żeby tą rodzinę tak zadowolić, a i tak to słowo nie wchodzi do ich serc. I teraz jaka to jest ogromna łaska, że jesteśmy wśród tych, do których ta prawda dotarła i ona coś zmienia w sercu, że nie musimy mieć tego słowa powtarzanego tyle razy. I teraz niech Bóg pomoże, żeby tak jak to słowo, które na początku słyszeliśmy w tym zgromadzeniu, przynajmniej ja słyszałem, żeby też pracowało dalej, żeby nie było też takiej trudności, że słuchałem tyle tych kazań, a jednak to nie wykonuje tego, co wykonało na początku z nami. I teraz właśnie, żeby Bóg pomógł, otworzył te serca dalej, żeby ta Ewangelia, która dalej jest ruszana, to co brat Marian mówi, żebyśmy ten krok dalej wykonali, żeby z pomocą Pana to otworzyło te serca, żeby nie było tysiąca tych kazań, tego wszystkiego, żeby naprawdę nasze serca się poruszyły. Niech Bóg Ci pomoże. No, tak samo jak tutaj bracia mówili o wierze i o działaniu Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli ktoś nie uwierzył, to cokolwiek się działo. Jeśli Jezus czegoś nie robił, ludzie żądali znaków z nieba. Jeśli mówili, że ma demona. Nawet jeśli padł tutaj głos z nieba, to mamy w 12:28 i Jezus poprosił swojego Ojca, Ojcze, uwielbi imię Twoje. Odezwał się więc głos z nieba i uwielbiłem, jeszcze uwielbił. Lud więc, który stał, słyszał, mówił, że zaczniało. Inni mówili, anioł do niego przemówił.
Czyli widać, nawet jak Bóg przemówił bezpośrednio do ludzi z nieba, jedni usłyszeli głos Boga, takie słowa, a drudzy powiedzieli, że to tylko zaczynało. To jest łaska, że potrafimy zrozumieć, jeśli wierzymy, co Pan Jezus do nas mówi, co mamy napisane w Piśmie Świętym, bo jeśli nie ma wiary, no to nawet Bóg posłał swojego Syna, który oddał w nas życie, a niektórzy ludzie i tak tego nie pojęli, nie zrozumieli, bo woli pić w tym, co dla nich wygodniejsze. Trzymać dalej swoją władzę, żyć po swojemu. Amen. Tak jak w dziejach apostolskich mówią, młodym winem się upili. Jedni uwierzyli, byli oszczędni i zbawieni i ratowani, a drudzy po prostu drwili. To samo i dzisiaj się dzieje, nic się nie zmieniło. Dla mnie zawsze piękne są też te słowa z 10 rozdziału, kiedy Pan Jezus mówi o swoich owcach. To jest takie, no, cudowne to jest, że On jako pasterz idzie, żeby za swoje owce położyć swoje życie i tak wyraża się tak pięknie o swoich owcach. I to między innymi o nas, że mam inne owce, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić i głosu mojego słychać będą. I będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. No i to jest naprawdę cudowne, że mamy takiego pasterza i że mogliśmy się stać tymi owcami, chociaż nigdy owcami nie byliśmy. I tutaj dalej też, co Pan Jezus mówi, owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je. A one idą za mną. To jest prawda, że każdy z nas kiedyś usłyszał ten głos i poszedł za nim. To jest właśnie takie piękne, że Pan Jezus też w tym 18 rozdziale, jeszcze tam, kiedy przed Piłatem stał, powiedział, że kto jest z prawdy, ten słucha mojego głosu, że po to on się narodził, przyszedł na ten świat, dać świadectwo tej prawdzie. I że to jest taka łaska naprawdę, bo cały czas widzę, jaka to jest łaska. Myśmy na to nigdy nie zasłużyli, a to i Bóg taką łaskę nam okazał, że dał nam ten głos usłyszeć, dał nam usłyszeć i uwierzyć. I że mogliśmy pójść za tym. No, no i też czuję się cały czas taki po prostu, nie wiesz. O, cholera. Po prostu ta łaska jest tak cudowna, że człowiek, no, nawet nie wiem, jak to wyrazić, ale że to szczęście, które nam Bóg daje, to aż niepojęte jest. Dla mnie jest niepojęte. Nie mam w sobie tyle wdzięczności, żeby okazać Bogu aż taką wdzięczność, jak mu się należy, taką cześć, jakiej on jest godzien, za to, co on dla nas uczynił. Jest tak, właśnie Radek mówi o łasce, która jest pokazana właśnie łaską. Może się nawet tego człowiek nie widzi, że to jest naprawdę pokazana cudowna łaska, łaska, którą otrzymała ta kobieta i łaska, którą otrzymali ci ludzie. Bo kiedy oni nie przestawali go pytać, jak sobie czytano tego 7 wersetu, to nasz Pan mówi tak, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamienie. I teraz, gdyby nie ta łaska Boga, że Duch Święty zaczął dotykać ich serc, to możemy sądzić, że ci ludzie złapaliby te kamienie, skoro przyszli z takim zamiarem, rzuciliby, zabiliby tą kobietę, ona by zginęła, a oni by odeszli dumni, że po prostu wykonali połowicznie, oczywiście wykonywaliby połowicznie zakon, bo zakon mówi wyraźnie, jeżeli przyłapany będzie na cudzołóstwie, człowiek, to jedno i drugie. A tu widzimy ich działanie, takie jak to się nieraz określa, polityczne działanie, czyli mieli coś, o czym pewnie wiedzieli i wykorzystali to w danym momencie. Ale jeśli im też została dana łaska to, że odeszli, bo zrozumieli, że są grzesznikami. Może niektórych to potem jeszcze głębiej zastanowiło faktycznie, że mogę szybko działać, szybko, pochopnie działać, ale przecież tak naprawdę nie jestem wcale lepszy niż ta kobieta. Też przecież grzeszę, popełniam zło. Czyli oni otrzymali łaskę, że Duch Święty poruszył ich sumienia,
A ta kobieta też mogła powiedzieć, była martwa, ale oto z martwy wstała. Powstała z powrotem, bo prawidłowo powinna być zabita, ale otrzymała łaskę. Co dalej z tą kobietą, my oczywiście nie wiemy, co się wydarzyło dalej, czy głęboko wzięła sobie tego to do serca, ale jest piękne właśnie działanie łaski, którą przyniósł nasz Pan Jezus Chrystus. Bo tak jak czytaliśmy sobie w tym pierwszym rozdziale, z Niego wzięliśmy łaskę i co za łaskę. Ta kobieta już była łaską. Łaskę, że Pan Jezus powiedział też do niej, ja Cię nie potępiam, idź i odtąd już więcej nie grzesz. To jest właśnie takie piękne, następne piękno, które mi się tak zawsze podoba. Powiedziałbym 30 lat, kiedy czytam tylko ten 9 rozdział, jak już go czytam, bardzo mi się podoba na opowiedzieć to, co tutaj czytam. Widzę tutaj ludzi, tak jak tu było wspomniane, to są ludzie postawieni na pewnych, na swoich stanowiskach, mają swoje tam tytuły, bardzo duże, inni jeszcze tam swoje sobie nadane, jak tam chcieli stronnictwa, myśleli, że są na powiedzieć bardzo uczonymi, ale byli głupi. Tak można było określić o tych ludziach. Oni byli głupi. Uważali człowieka tego, no, żebrzącego, głupi, a to on był mądry. To on naprawdę posiadł lepsze stanowisko niż oni je posiedli, bo ten człowiek dał im piękną lekcję, której oni nie mogli zobaczyć. Bo widzimy, tu ich Duch Święty nie porusza i oni u siebie uważają rzeczywiście, że są sprawiedliwi. Oni są naprawdę sprawiedliwi, czyści przed Bogiem. A ten człowiek sądzę, że miał to zrozumienie, jakim on jest przed Bogiem, po prostu, że on sobie nie zasługuje na nic. Ale kiedy usłyszał o Chrystusie, nie musiało być to pewnie. Pan nie spojrzał do niego i widziałeś go już. No przecież był ślepy, nie widział. Jak mógł widzieć go wcześniej? Ale Pan jest mi widziałeś. Jestem, tak jak to z tobą mówię, jestem w nim. Mój tak, Panie, wierzę, oddam mu pokłon. I ten człowiek daje właśnie piękną lekcję tym ludziom. Szkoda, że oni z tej lekcji nie potrafili skorzystać. Bo on do nich mówi, wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę Jego, wysłuchuje. Oni powinni to wiedzieć. No ale oni to wiedzieli, ale nie mogli zastosować do siebie, bo mieli swoją właśnie fałszywą sprawiedliwość, która im całkowicie to zakrywała. Oni sądzili, że są rzeczywiście no, tak mądrzy i tak dobrzy przed Bogiem, że ich to nie dotyczy. Ten człowiek wiedział i on im daje właśnie piękną lekcję. Mi się to zawsze podoba, kiedy czytam te właśnie ten rozdział, ten 9, mówię, taki prosty człowiek, on nie chodził do żadnej szkoły, był ślepy, no to on tylko mógł słuchać, co tam mówiono. Nawet on nie mógł przeczytać tego zakonu, ale on miał większą wiedzę niż on w tym momencie. I to jest właśnie takie piękne, co Bóg potrafi zrobić. Że to, co jest mądre, on poniży, a to, co ludzie uważają za głupie, on wywyższy. Ten człowiek, możemy powiedzieć, że był wywyższony przez Boga. On mógł tam tym ludziom zwiastować po prostu to, co rzeczywiście Bóg chciał, żeby oni zobaczyli, czego oni właśnie nie widzieli. A w sumie na temat tego samego fragmentu, co brat Dark mówił, początek 8 rozdziału i ten 11 werset, ona odpowiedziała, nikt Panie wtedy rzekł, Jezus, ja Cię nie potępiam, idź odtąd już nie grzesz. To właśnie miałem takie przemyślenia, że właśnie ona wpadła w te całe kłopoty przez to, że grzeszyła po prostu, że mogła stracić życie przez to, że grzeszyła. Jak wczoraj też rozważaliśmy te wcześniejsze rozdziały, to tam w 5 rozdziale Pan Jezus powiedział, oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Tak sobie pomyślałem, że ile problemów może mieć człowiek, w tamtym przypadku ta niewiasta i też ten chory, przez swoje grzechy. I tak też pomyślałem, że ile problemów może mieć człowiek wierzący w swoim życiu chrześcijańskim, jeśli gdzieś dopuszcza po prostu grzech. I tak pierwszy raz też tak mi się połączyły te wersety 11 i 12, bo tam dalej w 12 pisze, a Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy, ja jestem światłością świata, kto idzie za mną nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Czyli jakby tak, no jeszcze bardziej tak do mnie dotarło, że po prostu, że
że kto nie idzie za Jezusem, ten będzie musiał grzeszyć. Kto nie chce naśladować Pana Jezusa, ten będzie musiał wejść gdzieś w grzech po prostu. Że tak gdzieś przykuło moją uwagę, żeby patrzeć na Pana i żeby podążać za Nim, żeby Go też naśladować. I jeszcze też, no, dużo było takich wersetów, nie będę ich wszystkich czytał, ale tak na przykład 8:34 pisze, że Jezus im powiedział, zaprawdę powiadam wam, każdy kto grzeszy jest niewolnikiem grzechu. I to dalej właśnie tak myślę sobie, że jak ktoś nie idzie dalej za Jezusem, to musi po prostu być tym niewolnikiem grzechu, musi ten grzech go zniewalać, powalać. Czasem może jest tak, że człowiek idzie za Jezusem i coś zaczyna się poprawiać, a potem znowu odpuszcza i znowu gdzieś idzie w ciało i znowu ten grzech go powala. Właśnie, żeby tak nie było, żeby cały czas Pan Jezus był tym Panem, żeby to Pan Jezus cały czas panował i wtedy nie będzie trzeba być niewolnikiem grzechu. Kiedy właśnie idziemy za tą światłością, to wtedy nie trzeba być niewolnikiem grzechu, a kiedy się idzie za ciałem, no to wtedy znowu diabeł trzyma na uwięzi i powala tym grzechem. Więc tak właśnie to zwróciło moją uwagę, żeby naśladować Pana Jezusa. Jeszcze Jana 10:27 pisze: owce moje głosu mojego słuchają, ja znam je, a one idą za mną. Czyli właśnie te owce idą za swoim pasterzem. A niech Pan pomoże właśnie, żeby podążać cały czas za Panem, bo to no nie jest to nieraz proste. Temu ciału się bardzo często nie podoba to, co Pan chciałby, żebyśmy to zrobili, czy gdzieś poszli, czy tamto, więc... Ale im bardziej człowiek poddaje się Panu, tym łatwiej jest mu iść dalej. A im bardziej człowiek pobłaża ciało, tym bardziej to ciało zaczyna go zniewalać, aż w końcu już tego Chrystusa prawie w ogóle nie widać w człowieku. Mnie też poruszył ten 12 werset, że Pan Jezus jest światłością. I ogólnie, no tam gdzie my czytaliśmy, tam 7 razy napisano, że Pan Jezus jest światłością tego świata, że On jest światłością. No i no wообще ogólnie zadziwia, jak Pan Jezus rozmawia z tymi faryzeuszami, że Jego mówią, że On jest Samarytanin, że jest w Nim demona. On spokojnie mu odpowiada, mówi, że ja nie szukam chwały u ludzi. Jest Ojciec, który no, szuka, no akurat ja czytam, że w swoim przykładzie, że jest Ojciec, który no, szuka chwały dla mnie. I jak On uzdrawia wszystkich, no, ślepego od urodzenia uzdrowił, z martwego wskrzesił, a oni ciągle tego nie widzieli, bo nie szli za Nim, oni byli w ciemności i nie chcieli przyznać, że oni ślepi jest. A najbardziej mi spodobał się wiersz z 14 rozdziału, 19 wiersz. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie, lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. To jest piękne, że chociaż już świat nie widzi tego Jezusa, a my widzimy, dla nas on tak rzeczywisty i widzimy Jego działanie dalej i że żyć będziemy z Nim wiecznie, to jest no, bardzo piękne. To co Karolek jeszcze czytał, to jeszcze niżej mamy 36 werset, jak piękny właśnie pokazuje, że tylko Syn może wyswobodzić, jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Po co dzisiaj na kazaniu słuchaliśmy, kto ma Syna, ma żywot, kto nie ma Syna, nie ma żywota, kto należy do Pana Jezusa Chrystusa, ten naprawdę jest wolny. A wiele religii powstało i też w katolicyzmie i to jest łuda i złudzenie i kłamstwo, że myślą, że są wolni, a jednak są w grzechach. To dopiero tylko naprawdę tylko Syn może wyswobodzić człowieka z grzechów i uwolnić go z grzechów. Gdzie był naprawdę wolny. Też tak jak czytałem właśnie tej owczarni, właśnie też tak zwróciłem uwagę na to właśnie, że
tak jak tu pisze 9, 10, 3, albo 2 nawet. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec, temu odźwierny otwieram i owce słuchają jego głosu i po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. I to, co mnie właśnie tutaj też tak poruszyło właśnie i zachwyciło w naszym Panu, że za obcy natomiast nie pójdą, też uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Właśnie tak widzę to właśnie, że człowiek trwa w Panu, to nie będzie słuchał obcego głosu. Nie ma takiej opcji, żeby po prostu obce Pana Jezusa Chrystusa słuchały, będą uciekać od tego obcego głosu i nawet nie będą tolerowały tego, że ktoś coś mówi i chce odciągnąć od czarny. Ale jeszcze takie, w sumie, co tak czytałem, te rozdziały, zachwyciło mnie w tym wszystkim właśnie, jak Pan Jezus nasz kochany zwracał zawsze uwagę po prostu na Ojca, po prostu, że Ojciec mi posłał, że Ojciec mi to dał, że w mocy Ojca to czynię. Normalnie to jest taka właśnie pokorny Syn, po prostu przyszedł tutaj na tą ziemię i w pokorze po prostu mówił wszystko o Ojcu, a oni po prostu tego w ogóle nie, tak jak to było mówione, nie rozumieli. A on cały czas kierował, że to Ojciec mi dał i ja jestem posłuszny Ojcu, że Ojciec pewnie tutaj też dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Czy na przykład w tym 13 rozdziale, 12 rozdziale, ale Ojciec, który mnie posłał. Czy na przykład, bo ja nie z siebie samego mówię, ale Ojciec, który mnie posłał, on mi rozkazał. Mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. Za każdym razem po prostu tutaj przez te rozdziały tak szłem, czytałem, mówię ja cię, normalnie tak zachwycony byłem tym, jak takie uniżenie Syna po prostu, że on cały czas kierował po prostu uwagę swoją na Ojca. I skąd to ma? Nie było żadnego po prostu jakiejś pychy, wywyższenia siebie po prostu. To cały czas był Ojciec po prostu, że to od Ojca wszystko mam i Ojciec to mnie kieruje. On mi dał to, co potrzebne, żeby przyjąć na tą ziemię i ja to czynię. To jest niesamowite. Właśnie jak to czytałem, to się też zachwycałem tym właśnie. No, dzięki Bogu, że tak właśnie kieruje. No żeby też to było tak właśnie w życiu też moim przede wszystkim właśnie tak oprócz właśnie tego, co mówię właśnie, żeby Syn był, Ojciec był wywyższony przez właśnie Syna działającego we mnie właśnie. Pomoże. Mnie też tak właśnie poruszyło z 10 właśnie rozdziału, tak jak też Dawid przed chwilą mówił, że Pan Jezus mówi o sobie, że ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. I to co ciekawe też, że to co jest dalej też napisane, że złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zaczynać i wytracać. Ja przyszedłem, by miał życie obfitowały. Ja jestem dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce im należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka. A wilk porywa i rozprasza, że diabeł jest tym najemnikiem. Złodziejem, najemnikiem, on tylko przychodzi, by kraść, zaczynać i wytracać. Nie? Pan Jezus mówi o sobie, że jest dobrym pasterzem, który przyszedł, aby zgromadzić owce na jedno pastwisko. I też piękne jest to, co dalej też jest napisane, że jak Ojciec mnie zna i ja znam Ojca i życie swoje kładę za owce. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni, również i te muszę przeprowadzić i głosu mojego słuchać będą i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera. Ale ja kładę je z własnej woli, mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca mego, że Pan Jezus mówi o sobie, że ja to życie kładę z własnej woli. Chcę to życie położyć za swoje owce. I to jest, tak czytałem, mówię, Panie, to jest wspaniałe, że Ty nie zostałeś zmuszony do tego. Ty chciałeś to zrobić dla nas, dla naszego zbawienia, że Ty to czyniłeś dla nas, aby nas zbawić. Tak bardzo nas umiłowałeś, nie? Właśnie zachwycałem się szczególnie tym właśnie tym rozdziałem, nie? Że Pan Jezus jest dobrym pasterzem, dla nas tego, co jest najlepsze. Nie jest jak najemnik, jak diabeł, który przychodzi tylko po to, aby kraść, zaczynać i wytracać, ale przychodzi, aby dać życie, zbawienie. Nie? To jest zachwycone jestem tym naprawdę. I też ten, co dalej jest napisane,
13 też nie chciałem. 14, przepraszam, 14. To Jezus na nim mówi, że pośle pocieszyciela, to prawda. Od 16. Ja prosić będę Ojca i dawam innego pocieszyciela, bo będzie Pan na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przybywa wśród was, to was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Tak czytałem sobie i mówię, Panie, to jest, jaki ty jesteś naprawdę wspaniałym pasterzem. Powiedziałeś, że nas nie zostawisz. Mimo, że ci uczniowie widzieli, jak Pan odchodził po prostu i aniołowi mówili, po co patrzycie w niebo? Przecież ten Jezus, który odszedł, tak samo wróci. Pan Jezus mówił sobie, że nie zostawi was nas sierotami, przyjdzie do nas. I też tak czytam, mówię, Panie, no wspaniałe to jest, nie? Że, no, nie poszedłeś do Ojca i nie zostawiłeś nas tu samych na pastwę najemnika, na pastwę złodzieja, tylko powiedziałeś, że będzie z nami. Dałeś nam Pocieszyciela, Ducha Świętego. I to też jest takie cudowne w tym, nie? Że jest dalej napisane 26, lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, niech się nie lęka. Słyszeliście, że powiedziałem wam, odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, to byście się radowali, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż ja. I też Pan Jezus właśnie o tym mówi, nie? Gdybyście mnie miłowali, radowalibyście się z tego, ale wy się smucicie. Dlaczego wy się smucicie? Lepiej dla was, że pośle wam Pocieszyciela, który będzie z wami na wieki. No, Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przybywa wśród was i w was będzie. On wam przypomni to wszystko, co ja wam mówiłem do was. I będzie z wami cały czas. Także dziękuję Bogu za te rozdziały, dziękuję Bogu za to, że po raz kolejny Pan gdzieś pokazuje te wspaniałości po prostu. Nie? No, chwała Bogu za to, naprawdę. Jeszcze też poruszyłem te dwa wersety 13, 37 i 38. Rzekł mu Piotr, Panie, czemu nie mogę teraz iść z Tobą? Duszę swoją za Ciebie położę. Odpowiedział mu Jezus, duszę swoją za mnie położysz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci. Zanim kur zapieje, trzykroć się nie zaprzesz. I tutaj widzimy, jaki marny jest człowiek bez Jezusa. Że może obiecywać, może planować, ale gdy zabrakło nauczyciela, niestety, jeszcze raz się człowiek zapadł. Amen. Więc Harry, że chociaż on powiedział tak Piotru, to dalej mówię, że niech się nie tworzy serce wasze. Dalej mówię o tym, że miłuję, że tak się inaczej chcę uratować. Mówię, że i do domu Ojca was będzie, mówię, że nie potępię, że przyszedł uratować i tak łagodnie was. W 28 rozdziale 38, że ci prosto do niego, czy nie mówimy słusznie, że jesteś Samarytaninem i masz demona? Jezus powiedział, ja nie mam demona, ale strzelec samego, a wy mnie znieważacie. I tak sobie pomyślałem, że Pan Jezus powiedział, ja nie jestem Samarytaninem, ani nie mam demona, tylko po prostu to, co z diabłem odrzucił, a także miłuje ludzi, on przyszedł do tego, co zgardzone, a Żydzi gardzili Samarytaninami, dla nich to było właśnie coś się nieczystego. A Pan Jezus i przy studni z tą kobietą rozmawiał i mówił o tym Samarytaninie, więc on się tak naprawdę miło tych ludzi, więc mam takie wrażenie, że dla niego to nie była ujma, że oni go nazywali Samarytaninem, ale z diabłem już nic wspólnego Pan Jezus nie ma. Na tego nam to rzucił pokazać. Jeszcze jest jakieś pytanie? Tak czytałem dzisiaj te rozdziały, ale bo widziawszy, przeczytałem te 7 rozdziałów i nie mogłem się skupić na żadnym z tych wersetów. Ciężko przechodziłem. Chciałem coś jak najwięcej z tego wziąć dla siebie, ale nie mogłem. Była jakaś taka blokada. Czytałem aż do pewnego momentu, 13 rozdziału do 34 wersetu. Gdzie jest mowa o miłości, stanę na przykazaniu dajemy wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jak ja was umiłowałam, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli
miłować i miłość wzajemną mieć będziecie. I tak sobie pomyślałem, że w sumie chyba Pan tą pracę taką rozpoczął właśnie od rana, bo już się tam dzieliłem z pewnym bratem, że tej miłości mi brakuje tam w jakichś relacjach. I tak zatrzymałem się na tych słowach i nie mogłem nawet pójść dalej. Tak, jak sobie zdałem sprawę, jaka tam miłość, moja miłość, jest taka po prostu marna. Jak jest warunkowa, nie? Że po prostu, nawet nie wiem, czy można nazwać to miłością, nie? Że jest mi łatwo pokazywać jakieś tam uczucia do osób, które lubię, które kochają, które kocham, a jeszcze łatwiej jest okazywać ją, kiedy te osoby jakby odzajemniają tą miłość, nie? Że wtedy jest jakby ta chęć jeszcze większa. Człowiek chce okazywać to uczucie jeszcze bardziej, a do osób nawet najbliższych, kiedy nie ma jakby, ta miłość nie jest odzajemniona, to nie chce się po prostu nic, nie? To jest takie, w sumie to jest smutne, nie? To po prostu przeraża, nie? Że na pewno jest wiele rzeczy, które mnie oddzielają od Pana, ale ta miłość jest po prostu, znaczy to nie pozwala mi pójść dalej, nie? Jest, w sumie to trwa bardzo długi okres, ale no, to tak nie dotknęło to słowo. No właśnie od tego 13 rozdziału to też takim się przemyśleniem nasunęło, że też w sumie tam jest mowa o tej ostatniej wieczerzy, którą Pan Jezus spożywał z uczniami, o umywaniu nóg, potem że Judasz wyszedł go zdradzić i właściwie od tego momentu to Pan Jezus wiedział, że już są godziny policzone. To po prostu to jest kwestia kilku godzin, które dzielą go już od tego, jak zostanie wtrącony do więzienia i poddany tym całym torturom, szykanom, ukrzyżowaniu. I przez te kilka godzin Pan Jezus przekazał uczniom tyle informacji, że on po prostu przekazał już tam końcówkę 13 rozdziału właśnie o przykazaniu miłości, o tym, żeby zachęcać, żeby się ich serce nie tworzyło, kilka razy im to powtarzał. Że właśnie obiecywał mi ducha pocieszyciela, że otoczyli mi całe ostrzegł o prześladowaniach i w sumie 17 rozdział, cała modlitwa ta arcykapłańska. Kiedy mówi właśnie wtedy, no, jedno z najcudowniejszych chyba słów też w Biblii o tej jedności z Ojcem, którą On ma i że daje nam też tą możliwość, że możemy trwać w tej jedności. I w sumie 13, 14, 15, 16, 17, 18 jest pojmanie, czyli 5 rozdziałów jest napisane, które się wydarzyły w przeciągu naprawdę kilku godzin, kiedy Pan Jezus jeszcze był z uczniami, te wszystkie rzeczy takie cudowne też, o których to już cytatów dużo było z tych też wersetów pokazywanych, które poruszały, które jeszcze mówił tyle pięknych rzeczy. Nie skupiał się na tym, że on za chwilę, co on będzie za chwilę przeżywał, nie skupiał się na tym, że drży jego ciało, że się obawia, tylko jeszcze ich zachęcał, jeszcze ich jakby pocieszał im właśnie, żeby ich serce nie drżało. No i to było dla mnie naprawdę takie bardzo poruszające. Tak się zastanawiałam nieraz już w swoim życiu. No, gdybym stanęła tak właśnie przed faktem, żebym wiedziała na przykład, w którym momencie nastąpi moja śmierć, co bym miała do przekazania tym osobom, które są wokół mnie, jak ja, no, najbliższym, czy w ogóle. Jakie słowa chciałabym przekazać wtedy, tak? A Pan Jezus się wtedy tych niesamowicie pięknych rzeczy przekazywał. No i też właściwie ze wszystkich tych fragmentów to też to, co tu tutaj się przewija, też taki wątek mnie bardzo poruszył, którym o tym, że Pan Jezus przyszedł w sumie przynieść miłość, przynieść wszystko to, co dobre, żeby nikogo nie skrzywdził, wszystkim niósł, tylko dobro, uzdrawiał, wskazywał drogę do Ojca, mówił, a oni po prostu od samego początku, jak tylko on się ujawnił, właściwie go prześladowali. Jakby pierwsze wystąpienie, to znaczy nie ma to oprawy, to Jana, tylko w innej Ewangelii, jak pierwsze wystąpienie jego było w synagodze, to chcieli go strącić. Tam wyprowadzili za miasto, chcieli go strącić, czyli już chcieli go zabić. A tutaj w tych fragmentach w Ewangelii Jana, to już sobie wypisałam,
10 takich, gdzie Boże chwycili kamienie i chcieli go zabić. Że tutaj chcieli go zabić, tu zamyślali, żeby go zabić. Tu już się zmawiali, żeby go zabić. Tutaj chcieli go znowu ukamienować. I on cały czas tak musiał po prostu manewrować. Tutaj wejść, tutaj wiedział, że nie może wejść, bo on boi zagrożenie. Ale on zawsze też właśnie to, że dopóki nie przyszedł ten czas, no to on po prostu no tak w takim... No w takiej partyzance jakby, ale szedł, ale wiedział, że tu się schował, tutaj gdzieś przeszedł między nimi, nie mogli mu nic zrobić, bo po prostu nie mogli zrobić. No i jeszcze to, że mimo tego wszystkiego, to ten 12 rozdział o tym triumfalnym wyjeździe do Jerozolimy, że w końcu, kiedy przyszedł czas, to i tak no, jako królów wjechał no, w takim triumfie do tej Jerozolimy, chociaż wszyscy tam na niego zgrzytali zębami, chcieli go zabić i wszyscy przestrzegali, gdzie ty tam do tej Jerozolimy, tu apostołowie nawet jego uczniowie mówili, no to jedźmy już z nimi tam, niech nas zabiją też, nie, to było przy Łazarzu, ale no, właśnie takie było nastawienie. No i Pan Jezus właśnie zawsze wiedział, co ma robić, ale to jego życie naprawdę było na tej ziemi, no, bardzo trudne. Nie tak też, jak czytałem właśnie tego zdziału, to zachwyciło w naszym Panu, że jak nauczał i te przykazania, które dawał, to jednocześnie był takim doskonałym przykładem, jak je wypełniać. I to na przykład właśnie też ten fragment, który był czytany przed chwilą, nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was miłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. I tutaj właśnie o tej owczarni jest. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, moje nie znają. Jak ojciec mnie zna, ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. Tak właśnie pokazał, jak czym jest taka miłość właśnie, że podał swoje życie za nas. I tak samo też w tym fragmencie, jeśli wtedy ja, Pan i nauczyciel umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Właśnie Jezus będąc nauczycielem i Synem Bożym, Zbawicielem, to tak bardzo się uniżył właśnie i też tym wszystkim, tak jak Dawid mówił, że nie szukał swojej chwały, ale całą chwałę skierował właśnie na Ojca. I to takie dla mnie jest bardzo zachęcające właśnie do tego, żeby właśnie naśladować naszego Pana. Ja chciałam właśnie powiedzieć, że jeżeli chodzi o A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza, a gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze 2 dni na miejscu, gdzie przebywał. I tutaj mnie akurat zdziwiło, że nie poszedł tam od razu, kiedy dowiedział się o chorobie Łazarza, tylko że dopiero 2 dni później. I dalej można w dalszych wersetach wyczytać, że Łazarz nie żyje, że już 4 dni leży w grobie i też właśnie po ludzku, jakby na to spojrzeć, to nie widać żadnego rozwiązania, jak zaradzić tej sytuacji, a dla Pana nie ma rzeczy niemożliwych. I też w doświadczeniach też czasami tak się wydaje, że Pan zwleka z przyjściem, bo no nie zawsze tak od razu interweniuje, ale no Pan nigdy się nie spóźnia. Myślę, że przez takie sytuacje też chce uczyć cierpliwości i żeby mu dał pracę. A mi w tym właśnie też w tym 11 rozdziale to tak jak czytałaś, że Pan się nie spóźnia, że wiadomo, że Pan chodził i uzdrawiał i Łazarz był tym, którego Pan Jezus miłował, tak samo i siostrę Martę i Marię i tam po prostu ich znał, nawet mówił, że Łazarz jest jego przyjacielem i właśnie to, że Panu Jezusowi została dana ta wszelka moc i on mógł uzdrawiać choroby, mógł też z martwych wzbudzać i też myślę, że no w sumie no, mógłby Pan Jezus iść od razu i to zrobić, nie? Ale we wszystkim, jak tu się czyta, że On zawsze wykonywał wolę Ojca, że On czekał na Ojca, że jeżeli Ojciec nie powiedział, to On nie poszedł. I to, że On jeszcze dał taką wiadomość, że ta choroba nie jest
na śmierć, ale na chwałę Bożą. No ale przecież Łazarz umarł, mogłyby sobie pomyśleć, dlaczego Pan Jezus nie przyszedł i nie uzdrowił. Przecież one na pewno czekały tam, no martwiły się bardzo, to był ich brat, a Pana Jezusa nie ma. Przyszedł dopiero jak Łazarz leżał w grobie, w sumie za późno, wydawałoby się. I ten piękny werset, kiedy Marta wyszła na spotkanie Pana Jezusa, Pan Jezus jej powiedział, że zmartwychwstanie brat twój. Odpowiedziała mu Marta, wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekł jej Jezus, jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? I ona chyba nie umiała tego pojąć, że Pan Jezus może w każdej chwili uczynić to, że On zmartwychwstanie, chociaż dla nich to było już bardzo niemożliwe, dlatego że cukło już, że to się ciało rozkładało i wiadomo, że to był taki cud, którego no, wiadomo, że mógł tylko Pan Jezus dokonać. I kiedy tego cudu dokonał, też powiedział potem do niej, rzekł jej Jezus, czyś ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałą Bożą. I że to ta wiara, ta ufność, żeby ufać Panu, żeby czekać na Niego, że właśnie tak jak mówiła, że Pan się nie spóźnia, Pan wie, kiedy ma przyjść i to zawsze, cokolwiek się dzieje, to właśnie, żeby było na chwałę Pana. Tak jak tutaj, że się chwała objawiła, że Pan właśnie wciągnął tego, no chociaż był martwy, ale Pan Jezus powiedział, że choćby i umarł, to żyć będzie. I to jest taka piękna nadzieja, że my należymy do tych, którzy żyją. Jeżeli odejdziemy z tego świata, to już to nie jest śmierć, to jest po prostu, że uśniemy i będziemy czekać, aż Pan Jezus przyjdzie. Mówię się obietnicy też Pana Jezusa Chrystusa, że On to obieca, że jeśli będziemy przestrzegać Jego przykazań, miłować Jego, to On z Ojcem zamieszka u nas. I że nie zginiemy, że nikt nas nie wyjdzie z Jego ręki. Jeśli będziemy przybywać w Jego ręki, to nic się, no On wszystko kontroluje i nie zginiemy. I też, że jeśli będziemy za Nim, to w ciemności też nie będziemy. To jest no, wszystko obietnicy Jego. Takim 8, 37, też chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu. 39, 40, lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówi prawdę. 44, ojcem waszym jest diabeł. Chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą, podkuszącą. Jezus Chrystus mówi o tych ludziach, którzy chcieli Jego zabić i tam w końcu wtedy porwali kamienie, aby rzucić na Niego. Czytając te słowa, to można pomyśleć sobie, że to jakaś taka specjalna żydowska sekta, jakaś, która chciała po prostu znaleźć Jezusa, żeby zabić. Ale kiedy wrócimy do 30 i 31 wiersz, by tak mówił, wielu uwierzyło w Niego. 31 mówi więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Czyli te słowa On mówił o ludziach, którzy wierzyli w Jezusa Chrystusa. Oni uwierzyli w Niego. Oni Jego poznali, że to jest Jezus Chrystus. A chcieli Go zabić. To strasznie po prostu. Jezus Chrystus do nich mówi, że jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami nie będą mieć. Jezus po prostu do nich mówi, że trwajcie w tym, co ja mówię. Wykonujcie to, co ja mówię. I tym samym, kiedy człowiek nie wykonuje tego, co mówi Jezus Chrystus, tym samym zabija Jezusa Chrystusa. Zabija swego Pana, nawet będąc wierzącym. Człowiek zabija swego Pana,
przez to, że nie przestrzega słów Jego. To bardzo straszne. Odczuwać siebie wierzącym, aby być synem diabła, jak Jezus Chrystus powiedział. On im opowiada fakty, to co oni chcą zabić. Oni nawet nie wytłumaczyli się żadnego razu, nawet nie powiedzieli, nie, nie chcemy. Po prostu tylko słuchali, ale w końcu postanowili, że możemy pójść w kontratakę, tak jak powiemy, że ty jesteś sam, to ty masz demon. To nie my synami demona jesteśmy, to ty jesteś. A Jezus Chrystus w taki prosty sposób do nich mówi, ja czczę Ojca Mego, a wy mnie znieważacie. Takie proste słowa, wy mnie znieważacie. A mógłby po prostu za takie słowa zniszczyć po prostu tych Żydów, którzy mówili, że nie wierzymy. Dlatego trzeba cały czas przestrzegać, trzymać się Jezusa Chrystusa, nie liczyć na tę wiarę, czasami tej martwej wiary, ta, która nic nie robi, która tylko myśli, że wystarczy tylko wierzyć, że On jest Mesjaszem. Wystarczy, nie, tego nie wystarczy. To nie jest wiara, która przyjmuje prawdziwego Zbawcę, prawdziwego tego, kto poniósł na siebie nasze grzechy. To jeszcze miejsce poruszyło z 13 rozdziału. To pamiętam, co czynił. Wiedząc, że Ojciec wszystko dał, wszystko Ojciec dał mi w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi. Jezus, który przed którym Jan upadł jak nieżywy, którego Jan Chrzciciel niepogodny rozwiązał drzemka sandał. Czytamy, co on robi, że wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześladu, przypasał się. Potem dał wodę do misy i począł umywać nogi, uprzyłki wycierać prześladu, który był przypasany. Za każdym razem, kiedy to czytam to miejsce, to po prostu, powiem szczerze, rozkłada mnie to upadnie. Zbawiciel wszystkiego, Zbawiciel świata. Potężny Jezus, Stwórca wszystkiego, tak się uniżył, że swoim własnym uczniom umył nogi. Dla mnie to jest, powiem szczerze, że tyle lat czytam Biblię i dla mnie to jest niepojęte. Panie, tak się potrafiłeś uniżyć. Tak wielką miłość potrafiłeś tym ludziom, nam wszystkim okazać. Że Piotr, który po prostu podskoczył jako oparzony, Panie, przenigdy nie będziesz umywał nóg moich. Jak to tak? Dlaczego przecież? Ty jest ten potężny Pan, Zbawiciel, byś w nogi umywał. Pan Jezus mówi do niego, wiesz, że co ja czynię, ty nie wiesz, teraz ale się potem dowiesz, nie? Naprawdę to jest coś wspaniałego. Nie? To jest coś, co przekracza po prostu wszelkie wyobrażenie. W tym rozdziale też to znane i często przytaczane słowa, ale bardzo ważne. Święty Piotr zwraca, jeśli kto zachowa słowo mojego śmierci, nie będzie na wieki. Kto z Boga jest, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. A więc no, tak Pan wskazuje na to, że słuchanie Jego słów to jest właśnie to najważniejsze w naszym życiu. I potem też odpowiadając Żydzi, rzekli do Niego, czyż nie mówimy słusznie, że masz Samarytanina, że jesteś Samarytaninem i masz demona, a więc to, co czytamy. Tak reaguje świat religijny na Boże Słowo, na to, kiedy pozostaje się wierny Słowom Jezusa. Po prostu mówi się, że taki człowiek ma demona. No, także niech Pan pomoże wytrwać słowie Jego. Piękne są też te słowa, w sumie prawie ostatnie z tego 14 rozdziału, kiedy Pan Jezus mówi, że oto nadchodzi władca tego świata,
ale on nie ma nic do mnie. To jest takie wspaniałe, zwycięskie, że Pan Jezus jest tak czysty, tak święty, ponad całą tą ciemnością, ponad tym wszystkim, co jest w tym świecie. Choćby nie wiadomo, co chciał ten władca tego świata uczynić, to nie jest w stanie nic zrobić, bo nie ma nic w Panu Jezusie, nic mu nie może zarzucić, na niczym go nie może złapać, nic nie może mu po prostu gdzieś tam przypiąć jakiejś łatki. To jest czysty, święty, nieskalany Król Królów, Pan Panów. A diabeł, jak się nie starał, to przegrał i tak. Przegrał, Pan Jezus wygrał. Chwała Bogu. W sumie tak oni wszystkiego próbowali, nie? Użyć, żeby po prostu złapać na czymś Pana Jezusa. I tu w tym 11 rozdziale, na 47 werset, wydarcy kapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą i mówili: cóż uczynimy? Człowiek ten dokonuje wielu cudów. I sami stwierdzili, że dokonuje wielu cudów. Cóż uczynimy? Mieli w sumie związane ręce, wszystkiego próbowali. Nawet później przecież fałszywych świadków przedstawiali, żeby świadczyli przeciwko Panu. I musiało się w sumie tak stać, no bo oni umiłowali bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. I w 12 jest napisane od 39. Dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu rzekł Izajasz: zaślepił oczy ich i zatwardził serca ich, aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem swym, i żeby się nie nawrócili, i żebym ich nie uzdrowił. Pan Jezus miłował ich, przyszedł do swoich, swojego nie przyjęli. I ten właśnie, jak Pan wchodził też do Jerozolimy, jak wjeżdżał w tym 12 od 17. Świadczyła więc o nim rzesza, która z nim była, gdy Łazarza wywołał z grobu i wzbudził z martwych. Dlatego lud wyszedł na jego spotkanie, ponieważ usłyszeli, że on dokonał tego cudu. Wtedy mówili faryzeusze między sobą: widzicie, że nic nie uskuracie. Oto cały świat poszedł za nim. Sami widzieli, że nie mają w ogóle, nic nie mają przeciwko Panu, a dalej trwali w tym uporze i chcieli zabić Pana. No to też takie ostrzeżenie, bo niby wierzący ludzie wierzą w Boga, mówią, że Ojcem ich jest Bóg, a walczyli z Bogiem tak naprawdę. Bóg zatwardził serca, bo nie interesowało ich dzieło Boże, interesowała ich własna chwała. Niesamowite właśnie w 12 rozdziale 27, jak Pan Jezus właśnie poddał się woli Ojca całkowicie. Jest napisane: teraz dusza moja zatrwożona i cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię swoje. Odezwał się więc głos z nieba: i uwielbiłem, i jeszcze uwielbiam. Tak, tutaj też ojciec to też potwierdził, że jest mu to miłe właśnie, jak syn całkowicie mu się poddał, będąc w tym ciele, które gdzieś mogło odczuwać różne lęki, różne niepewności, tak, wiadomo, w taki cielesny sposób, ale tutaj Pan Jezus był ponad tym całkowicie i najważniejsze było się wypełnić wolę Ojca. Uwielbić w tym. Ale to miało być śmierć, nie? Bo jeśli wcześniej napisano o tym, że jeśli ziarenko nie padnie w ziemię, nie umrze, to nie wyda płonu. I on mówi, że jeśli kto miłuje swoje życie, utraci. I Jezus to mu pokazał i to my też mamy tak problem. Tak ciekawe, że przyszli ci Greki, chcieli zobaczyć Jezusa, a Jezus od razu mówi im o śmierci. Nie?
tym samym rozdziale, że teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz władz tego świata będzie wyrzucony. Zwycięstwo właśnie Pana Jezusa, który idzie wygrać. Mnie tak poruszyło, jak tutaj jest w tym 11 rozdziale o skrzeszeniu właśnie Łazarza, że Pan Jezus właśnie skrzesił go z martwych i tam to dotarło do arcykapłanów, faryzeusze, to i oni się właśnie naradzali, żeby go zabić i tutaj jest właśnie w 53 od tego też dnia naradzali się, aby go zabić. I jak zobaczyłam tutaj to życie za życie położone, że tego jednego dnia, że Pan Jezus wiedział na pewno, że kiedy on tego Łazarza wskrzesi, to że oni wszyscy po prostu się tam, no, że poruszenie to będzie dla tych faryzeuszy, arcykapłanów i tutaj po prostu tego dnia on tak jakby przywrócił życie temu Łazarzowi i oni od tego dnia zaczęli po prostu się naradzać, aby go zabić. I tak też właśnie jak wcześniej jest, jak Pan Jezus mówi, ja jestem dobry pasterz kładzie życie swoje za owce. Też wielką miłość naszego Pana Jezusa widać w tych słowach, kiedy mówi do Judasza, czy nie zaraz się nas czymś. I kiedy powiedział te słowa, idąc z nas, wielkiej miłości, którą już sformułował, dając właściwie swoje ciało na wielkie cierpienie, na krzyż, żeby nas uratować. Gdyby nie powiedział tych słów, to już nie byłoby dla nas ratunku. Może Siwizna przemówi coś. Mówcie, że też czytam na Siwiznę, że przemówi. Jak się czytał te wersety, to faktycznie widać było zaślepienie ofiary Zeuszy i sprawiedliwość nierozsądną. Jak nawet było tutaj powiedziane w tym dziewiątym, gdzie ten ślepy pożyskał ten zrok, gdzie się tłumaczył, gdzie im przekazywał tę prawdę, od kogo to uzyskał. I odpowiadając już człowiek rzekł do niej, to że dziwne, że nie wiecie, skąd on jest, a przecież otworzył oczy moje. Dalej pisze, że wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłucha, ale tego, kto jest bogobojny, pełny wolę Jego wysłuchuje. Odpowiedź od świata nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy ślepo narodzonego. Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. A tutaj właśnie ta ich sprawiedliwość. Odpowiadają rzekli do Niego, Tyś się cały w grzechach urodził i chcesz nas uczyć, wyrzucili. Prawdę mówił, a ich sprawiedliwość, oni tak uważali, że są sprawiedliwi, że to nie leżeli, nie zauważyli, po prostu wyrzucili. A gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili, go spotkał, że czy wierzy w Syna Człowieczego? To jest dość ciekawe tutaj, po prostu nie wiedział nawet o tym. A on odpowiadając, rzekł, któż to jest, Panie, bym mógł w Niego uwierzyć? Tak samo jak i my, byliśmy ślepi, nie wiedzieliśmy. Prawda dotykała się i zaczęliśmy widzieć. I teraz możemy powiedzieć, to Jezus, to nasz Pan, to Jezus Chrystus, który pokonał grzech, pokonał szatana, pokonał wszelkie choroby. A Jezus rzekł do Niego, widziałeś Go już? Widziałeś Go już? A jest Nim właśnie ten, co rozmawia z Tobą. Rzekł. Wierzę Panie i złożył mu pokłon. Także my możemy dzisiaj z całego serca dziękować Jezusowi za to i składać mu pokłon, że ujrzeliśmy Go, że otworzył nasze oczy, że możemy
oddawać chwałę, myśleć o górze, o tym, co w górze, nie o dole, nie w dole. I zawsze mieć skierowany wzrok na naszego Pana Jezusa Chrystusa. A w tym dwunastym. Także Pan Jezus też tutaj pokazuje, a Jezus zawołał donośnym głosem, kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. Kieruje na Ojca swojego, że to Ojciec wszystko uczynił, to wszystko Ojciec sprawił. To mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Dalej widzimy, że na Ojca kieruje. Ja jako światło przyszedłem na świat, aby nie pozostać w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. Także chwała Bogu za to, że dał nam wiarę i uwierzyliśmy. Nie musimy chodzić w ciemności. Nie musimy pozostawać w ciemności i chodzić jako ślepi. Przywróćcie nam Jezus wzrok, duchowy wzrok. Byliśmy ślepi. I dalej Jezus mówi, tutaj już mówi o sądzie, o tym, że On nie przyszedł na świat sądzić, On przyszedł na świat zbawić. Także czytamy w początkach tych rozdziałów, to jest powiedziane też, że Bóg posłał Syna nie na sąd, ale żeby świat zbawił. Także, ale Jezus tu pokazuje nam jedną rzecz jeszcze bardzo. Dlaczego? Że On nie będzie sądził. A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał. Ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świat, aby świat zbawić. Także kto mną gardzi, nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Także mamy sędziego. Jest to słowo, które głosił Jezus. Sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Także przyjdzie taki dzień, że staniemy, a nie będzie tego trzeba, uporządkowa tu na ziemi, to będzie to słowo nas sądziło. Nie Jezus. Bo ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. I wiem, że przykazanie Jego jest żywotem wiecznym, przez to, co ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział. To jest wspaniałe, że mamy tą prawdę, że ta prawda wykonuje nasz pracę, że możemy ufać Jezusowi, polegać na Nim, bo On nie zawiedzie. Wiem o tym, że nie zawiedzie. Wiem po swoim życiu, jak zmienia się, a zasługa jest Jego, bo więcej nikt nie może. No nie może człowiek człowieka zmienić, to jest na pewno. Ale jest ten, który może zmienić człowieka, który stworzył tego człowieka. To jest Jezus. I chciałbym tutaj jeszcze w 8:47, tak krótko. Kto z Boga jest? Słów Bożych słucha. Dalej Jezus mówi, dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. Właściwie faryzeusze. Oni byli pewni, że wszystko wiedzą. Ale nie było Boga w ich sercu. Po prostu. Byli uczeni. Tak jak dzisiaj wiele ludzi się spotyka. Nawet wśród wierzących się spotyka. Nie, Bóg nie mieszka, to trudno się z nimi rozmawiać. Trudno. Jak to? A twierdzą, że nie. I faryzeusze też mówili, że dają Boga. No, powoływali się na Mojżesza, na Abrahama. No ale Jezus jasno określił to, jakim Bogiem był ich. Diabeł. Diabeł był ich Bogiem. Tak jak tutaj w 44 pisze. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według porządności ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwa, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. A dalej w 45, a Jezus mówi dalej, ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie. Jezus prawdę mówił zawsze. I dzisiaj też, jak czytamy te słowa, to jest ta prawda, którą przekazuje nam. I ta prawda wyzwala nas, wyswobadza nas.